Jego bajeczna technika, niezwykły talent i olbrzymie umiejętności wprawiały w osłupienie cały piłkarski świat, a sam Pele widział w nim swojego następcę i przyszłego króla futbolu. Jak to się stało, że być może jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy wszechczasów, w którym pokładano tak wielkie nadzieje, okazał się jednym z największych rozczarowań w historii futbolu? Dziś mam dla Was niemal filmową, elektryzującą historię Robinho, której jednak bliżej do smutnego dramatu niż pięknej piłkarskiej biografii. Cześć, oglądacie kanał Futbolowe, zachęcam Was do jego subskrypcji i włączenia powiadomień, by nie przegapić kolejnych odcinków, a jeśli ten przypadnie Wam do gustu, zostawcie na końcu łapkę w górę. Ponoć urodził się po niewłaściwej stronie São Paulo, tej, w której życie było trudne. A łatwo nie było, bo jego matka, gospodyni domowa i ojciec pracujący jako ochroniarz starali się wiązać koniec z końcem, ale Robinho już od najmłodszych lat musiał dokładać się do domowego budżetu, pracując długimi godzinami na pobliskim parkingu. Mając 6 lat, zainteresował się futsalem, popularną w tamtym czasie w Brazylii odmianą piłki nożnej, w której szybko wybił się na wysoki poziom. Na tyle wysoki, by w wieku 12 lat, zdobywając dla swojej drużyny 73 bramki w jednym sezonie, przyciągnąć uwagę skautów Santosu. Ci, zachwyceni jego niezwykłymi umiejętnościami na hali, postanowili dać mu szansę sprawdzenia się na trawiastym boisku. Młody Robinho, z równie wielkim impetem jak na zamkniętych parkietach, także i tu piął się po kolejnych szczeblach, pod okiem samego mistrza Pele, który nie tylko pomógł wyciągnąć go z biedy i namaścił na swojego następcę, ale jako człowiek od zawsze związany z Santosem, był dla niego w kolejnych latach drugim ojcem i piłkarskim mentorem. Mając takie rekomendacje od samego brazylijskiego króla futbolu, globalna kariera była tylko kwestią czasu, to też działacze Santosu zadbali o to, by pierwszy zawodowy kontrakt czekał na niego, gdy tylko skończy 18 lat. Musimy pamiętać, że od ostatnich znaczących sukcesów klubu mijały w tamtym czasie długie dekady, gdy Santos przeżywał swoją złotą erę właśnie za czasów Pele. Tymczasem pogarszająca się przez lata sytuacja finansowa klubu, który w pewnym momencie nie miał pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń, powodowała ciągły odpływ zawodników, pracowników i trenerów. Jedynym i najbardziej oczywistym pomysłem na wyjście z impasu i długów wydawała się akademia, to też do pierwszej drużyny zaczęto przesuwać młodych piłkarzy, w tym m.in. Robinho, który w takich okolicznościach przywitał się z dorosłym futbolem. Tak sklecona drużyna młokosów była przez długi czas obiektem drwin ze strony innych klubów w całym kraju. Postrzegana była jako murowany kandydat do spadku, a kolejni trenerzy odmawiali jej prowadzenia. Dopiero Emerson Leão, który chwilę wcześniej został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Brazylii, zdecydował się na tę karkołomną misję. Po bardzo przeciętnym początku nowego sezonu forma drużyny wciąż budziła spore wątpliwości kibiców Santosu, ale wtedy cała Brazylia zobaczyła pełnię możliwości cudownego następcy Pele. W drugiej połowie sezonu zasadniczego 6 golami w 11 meczach pomógł drużynie awansować do fazy pucharowej, a w niej trafiał ponownie zarówno w ćwierćfinale z São Paulo, w półfinałowym starciu z Grêmio Porto Alegre, jak i w wielkim finale przeciwko Corinthians. Skazywany przed sezonem na pożarcie Santos odzyskał tytuł mistrzowski po 34 latach, a Robinho, mając lat 18, został wybrany najlepszym napastnikiem ligi. Drugi sezon w barwach Alvinegro Robinho wraz z drużyną zakończył na wysokim drugim miejscu i dotarł do finału Copa Libertadores, w którym przegrał z argentyńskim Boca Juniors z Carlosem Tevesem na czele. Zanim latem 2005 roku stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów dekady, Robinho zaliczył jeszcze jeden fantastyczny sezon w Brazylii. Zabójczo skuteczny pod bramką rywali, w sezonie 2004 zamknął licznik goli na 32 trafieniach we wszystkich rozgrywkach, stając się absolutną gwiazdą drużyny. Jednak przed 39. kolejką wydarzyła się w jego życiu pierwsza poważna tragedia. Pewnego popołudnia w trakcie obiadu do jego rodzinnego domu wtargnęli uzbrojeni włamywacze, którzy uprowadzili dla okupu jego matkę. Zdruzgotany tą sytuacją, Robinho opuścił 7 następnych meczów Santosu, do czasu gdy po zapłaceniu okupu jego mama bezpiecznie wróciła do domu. Tymczasem drużynie do rozegrania pozostał jeszcze jeden ostatni, decydujący o tytule mecz na szczycie przeciwko Vasco da Gama.
Robinho wrócił do składu czarno-białych, którzy wygrali tamto spotkanie i odzyskali tytuł mistrzowski, a sam 20-latek został wybrany najlepszym piłkarzem w kraju. Nic więc dziwnego, że zakusy na niego czyniły największe europejskie kluby. Cudowne dziecko brazylijskiej piłki miało trafić na stary kontynent już pół roku przed faktycznym transferem, ale Santos konsekwentnie odrzucał kolejne oferty. Kiedy jednak wiosną 2005 roku w 12 meczach strzelił 13 goli, a następnie dał popis na wygranym przez Brazylię Pucharze Konfederacji w Niemczech, stało się jasne, że Santos nie da rady utrzymać go dłużej w swoim składzie, a oferta nie do odrzucenia pojawi się prędzej niż później. I tak też się stało, bo niedługo po powrocie z Niemiec, w sierpniu 2005 roku, mając 21 lat, Robinho został zaprezentowany jako nowy piłkarz Realu Madryt, łapiąc się jeszcze na finisz ery Galacticos i dołączając do takich graczy jak Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos czy Raul. Rozbudzone do granic oczekiwania kibiców i dziennikarzy podsycił też sam młody piłkarz, wybierając numer 10, który przed nim na koszulce Los Blancos nosiły prawdziwe legendy tego klubu jak Luis Figo, Ferenc Puskas czy Clarence Seedorf. Jednak ani ten gest, ani olbrzymia jak na jego wiek kwota transferu nie mogły dziwić, bo do Madrytu przyjechał sam następca Pele, który wkrótce miał stać się najlepszym piłkarzem świata. A przynajmniej tak wtedy myślano. Wraz z rozpoczęciem pierwszego sezonu w barwach królewskich, jego występy szybko stały się przedmiotem ogólnoświatowej dyskusji. Już kilkadziesiąt godzin po podpisaniu kontraktu zadebiutował, wchodząc z ławki na 20 minut przeciwko Cadiz. Przy stanie 0-0 przeprowadził bajeczną akcję w swoim stylu, która zakończyła się bramką Raula i okrzyknięciem Robinho największym talentem, jaki w ostatnich latach widziano na Bernabeu. Mimo rozegrania aż 37 ligowych meczów, w których strzelił 8 bramek i zanotował 5 asyst, jego gra powodowała w kibicach mieszane uczucia. Brazylijczyk potrafił bowiem błysnąć swoim geniuszem w jednym meczu, by w kolejnym być kompletnie niewidocznym. Gdy Real zakończył sezon za plecami Barcelony, fani wciąż czekali na zbawiciela, którego im obiecano. Mniej cierpliwości miał natomiast Fabio Capello, który po sezonie przejął drużynę Realu. W jego talii Robinho, którego Włoch uważał za imprezowego lenia, był tylko rezerwowym, a na stałe miejsce w wyjściowej jedenastce w swoim drugim sezonie w Realu musiał czekać aż do zimy. Wiosną znów jednak pokazał swój geniusz, zdobywając 5 bramek w 8 meczach i będąc kluczową postacią w zdobyciu 30. tytułu w historii klubu. Po Zidanie, który z Realem pożegnał się rok wcześniej, klub opuścili też Beckham, Ronaldo i Roberto Carlos. Tym samym w Madrycie zakończyła się era Galacticos, a wszystkie oczy spoglądały w kierunku Robinho. Zanim jednak Real rozpoczął sezon 2007-2008, Brazylia poleciała na Copa America do Wenezueli w mocno eksperymentalnym składzie. Po pierwszej porażce 2-0 z Meksykiem, Brazylia, wyglądająca jak kadra B tego kraju, musiała mieć sporo powodów do niepokoju. Wtedy pałeczkę w drużynie przejął Robinho, zdobywając hat-trick w meczu z Chile i decydującą bramkę przeciwko Ekwadorowi. W ćwierćfinale dorzucił 2 kolejne trafienia, a niedoceniana Brazylia ostatecznie dotarła do finału, w którym pokonała Argentynę, nieco sensacyjnie, zostając w tamtym roku najlepszą drużyną Ameryki Południowej. Robinho do Madrytu wracał z tytułem króla strzelców i najlepszego zawodnika turnieju. Przyszedł więc czas, by w taki sam sposób wziąć na siebie ciężar gry Realu. Problemem Robinho była jego nieregularność, na co, bez zaskoczenia, wpływ miał jego latynoski, imprezowy charakter, przez co często miewał problemy wychowawcze. I być może w innych klubach mogłoby ujść mu to płazem, ale nie w Realu, gdzie od każdego zawodnika oczekuje się możliwie najwyższej formy w każdym kolejnym meczu. Od samego początku nowego sezonu drużyna, już pod wodzą Bernda Schustera, nadawała tempo całej lidze, wskakując na pozycję lidera już po drugiej kolejce i nie oddając jej choćby na chwilę przez dalszą część sezonu.
Robinho w lidze trafił 11-krotnie, ale jeszcze bardziej przydatny okazał się w Lidze Mistrzów. Mimo iż Real zakończył zmagania na 1/8 Champions League, Brazylijczyk strzelał przeciwko wszystkim trzem grupowym rywalom, notując w dwóch tylko meczach z Olympiakosem i Lazio 3 gole i 3 asysty. Dobra jesień w klubie, połączona z sukcesem na Copa America, dała mu 9 miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, ale na głowy kibiców królewskich, którzy znów odzyskali wiarę w swojego idola, wylano kubeł zimnej wody. W drugiej części sezonu Robinho, częściowo z powodu kontuzji, znów prezentował się poniżej swoich możliwości, zdobywając w ostatnich 10 meczach zaledwie 1 gola. Kolejny rollercoaster formy pokazał, że Brazylijczyk być może nigdy nie znajdzie sposobu na jej stabilizację. Mimo 5 porażek w 8 meczach od początku lutego, przewaga wypracowana przez Real przed końcem roku pozwoliła klubowi obronić tytuł mistrzowski. Jednak Robinho nie był w stanie obronić swojej pozycji. Przeciągające się obietnice prezydenta klubu, Ramona Calderona, w sprawie nowego kontraktu dla Robinho okazały się kłamstwem, a piłkarz miał być elementem rozliczenia przy transferze Cristiano Ronaldo, którego do Realu chciano ściągnąć już latem 2008 roku. Ronaldo ostatecznie w tamtym okienku nie zamienił Manchesteru na Madryt, ale za to z Madrytu do Manchesteru powędrował Robinho, gdy władze królewskich ostatecznie przedstawiły mu nowy kontrakt, który ten odrzucił, wymuszając szalony transfer do ekipy The Citizens w ostatnim dniu okna transferowego. Tego samego dnia Manchester City trafił w ręce nowych arabskich właścicieli, którzy wyłożyli na 24-latka rekordowe jak na ówczesne angielskie warunki ponad 32 miliony funtów i sprzątnęli piłkarza sprzed nosa londyńskiej Chelsea, z którą już był dogadany. Jak na ironię, jego debiut w Premier League przypadł właśnie na mecz z drużyną Romana Abramowicza i już w tym meczu wpisał się na listę strzelców, wprawiając w zazdrość kibiców The Blues. Aklimatyzacja na Wyspach wydawała się przebiegać bezproblemowo, bo już kilka tygodni później Robinho zaliczył swój pierwszy hat-trick, zdobywając w sumie 12 bramek do końca kalendarzowego roku. Niestety, razem ze skutecznością, Brazylijczyk zabrał ze sobą na Wyspy dawne demony i przyzwyczajenia, które odbiły się na jego dyspozycji. 17 kolejnych meczów bez gola i totalny zjazd formy. Mimo bycia najskuteczniejszym piłkarzem City w tamtym sezonie, klub zakończył ligę dopiero na 10 miejscu. Latem niejako na pocieszenie raz jeszcze wygrał z Brazylią Puchar Konfederacji, ale na starcie nowego sezonu z powodu kontuzji wypadł z gry na 3 miesiące. Gdy wrócił do zdrowia, w składzie na dobre zadomowili się już Carlos Tevez i Emmanuel Adebayor, co tylko skomplikowało i tak trudną już sytuację Brazylijczyka w drużynie, którą przejął Roberto Mancini. Robinho nie przekonał do siebie włoskiego szkoleniowca i stało się jasne, że musi poszukać sobie nowego klubu. Szukając w Europie nowego pracodawcy na kolejny sezon, ten obecny chciał przezimować w swoim rodzinnym kraju, podpisując półroczny kontrakt z klubem, który go wychował. I tak wypożyczenie, które miało być tylko przejściowym epizodem, okazało się wspaniałą przygodą dla klubu i samego piłkarza. W Santos dołączył do składu młodych i szalenie utalentowanych graczy, wśród których dryblowali młody Neymar, Alexandro czy Danilo. Brazylijski klimat ewidentnie posłużył Robinho, bo w 22 meczach zdobył 11 bramek i pomógł drużynie w zdobyciu Pucharu Brazylii, który był dopiero trzecim krajowym trofeum zdobytym przez klub od czasów Pele. Każde z nich przy wielkim udziale Robinho, co przynajmniej pod tym względem czyniło go prawdziwym następcą legendarnego rodaka. Dobrej formie z tamtego okresu napastnik zawdzięcza też powołanie na Mistrzostwa Świata w 2010 roku, gdzie mimo goli zdobytych przez niego w fazie pucharowej, Brazylia odpadła na etapie ćwierćfinału. Po takim półroczu sam zawodnik i kibice jego nowego klubu mogli mieć nadzieję, że powrót do Europy okaże się sukcesem. To ryzyko postanowili podjąć działacze włoskiego Milanu i Robinho ponownie dołączył do drużyny pękającej w szwach od nadmiaru talentu i umiejętności. Wśród nowych klubowych kolegów Brazylijczyk zastał w szatni swojego rodaka Ronaldinho, André Pirlo, Inzagiego, Gattuso czy Zlatana Ibrahimowicza. Ten ostatni, jak się zresztą miało później okazać, osobiście zabiegał u władz klubu o podpisanie kontraktu z 26-latkiem. Nic więc dziwnego, że duet Ibra-Robinho tak świetnie dogadywał się na boisku, a efektem ich współpracy było pierwsze od 7 lat mistrzostwo Włoch dla Milanu. Sam Robinho zdobył w tamtym sezonie 14 bramek w 34 ligowych starciach.
I znów, jak bumerang, wróciło to, czego wszyscy się obawiali. Po doskonałym pierwszym sezonie, w kolejnym Brazylijczyka znów trafiły kolejne kontuzje, przez które opuścił 11 meczów i zatracił formę z początku w Mediolanie. W lidze trafił tylko 6 razy, ale Milan i tak zakończył sezon na wysokim drugim miejscu. Klub postanowił jednak dokonać rewolucji kadrowej. W miejsce wymienionych wcześniej legendarnych graczy postawiono na jakkolwiek utalentowanych, to jednak bardzo młodych i niedoświadczonych następców. Tej grupie młokosów na czele z Mario Balotellim miał na boisku przewodzić właśnie Robinho. Niestety, plany trenera Allegriego pokrzyżowały kolejne urazy Brazylijczyka, który większość jesiennych spotkań albo kończył przed czasem, albo rozgrywał w roli wchodzącego z ławki. Ten katastrofalny dla siebie sezon zakończył z ledwie 2 golami na koncie. Po podpisaniu nowego kontraktu, który kosztował go obniżkę zarobków, wydawało się, że jeszcze raz spróbuje powalczyć o swoją przyszłość w Milanie. Niestety, kolejny sezon był jego ostatnim na San Siro. I podobnie jak kilka lat wcześniej, znów nadziei na ponowne rozpędzenie swojej kariery postanowił poszukać w dobrze sobie znanym miejscu. Tym razem jednak powrót do Santosu nie zakończył się sukcesem, a mającemu już ponad 30 lat zawodnikowi coraz trudniej było wykrzesać z siebie magię, jaką czarował podczas poprzednich pobytów na Villa Belmiro. Przez następne 5 lat błąkał się jeszcze między Brazylią a Turcją z krótkim epizodem w Chinach, ale żadna z tych przygód nie sprawiła, aby świat futbolu ponownie wzdychał na dźwięk jego nazwiska. Ostatecznie piłkarską karierę chciał skończyć tam, gdzie się rozpoczęła. W Santos Football Club. 10 października 2020 podpisał swój ostatni w życiu kontrakt, który trwał zaledwie 6 dni. Piłkarz był już wtedy oskarżony o przestępstwo seksualne, jakiego miał się dopuścić w 2013 roku w Mediolanie i po kolejnym wyroku skazującym, który wywołał falę krytyki i wycofanie się z klubu jednego ze sponsorów, jego kontrakt został natychmiast rozwiązany. Przyszły, niedoszły Pele zapowiedział walkę o oczyszczenie swojego nazwiska z zarzutów, ale w styczniu 2022 Sąd Najwyższy w Rzymie ostatecznie podtrzymał wyrok skazujący niegdyś największą nadzieję brazylijskiej piłki na 9 lat bezwzględnego więzienia, którego Robinho unika, ukrywając się w rodzinnym kraju. Tak oto finalnie upadł mit być może największego zmarnowanego talentu w historii futbolu. Mit człowieka, który niegdyś był idolem tysięcy kibiców, namaszczonym przez samego Pele. Tym, który w przebłyskach geniuszu potrafił wyczyniać z piłką nieprawdopodobne rzeczy, a okazał się człowiekiem, który nie tylko nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ale poza boiskiem dopuszczał się rzeczy najbardziej haniebnych. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jakich innych piłkarzy chcecie zobaczyć na tym kanale i rzućcie okiem na inne odcinki, które dla Was przygotowałem. Do zobaczenia za tydzień.